Cześć! Pamiętaj, że subskrybując i zostawiając kciuk pod tym filmem, bardzo mi pomagasz. Jeśli denerwują cię atencjusze, powszechna toksyczność oraz brak porozumienia wśród graczy, to sprawdź naszą grupę. Możesz być pewien, że takie zachowania nie mają tam racji bytu. Szczegóły znajdziesz w opisie. Dobra, nie tankuj teraz, nie tankuj, nie tankuj, nie tankuj, nie ma sensu. Nie tankuj! Z tym Rambo zapomniałeś. No właśnie, zapominasz, że jestem Rambo. Jak Rambo nie może umieć farmić? No powiedz mi. No bo musisz karabiny kupić. Trudny poziom. No to naprawdę, poczekaj. Tylko nie mogą mnie bić, bo ja się strasznie nie skupiam, jak mnie biją. No, siema. Kurde. Mam późną reakcję, no staram się farmić. Ja jestem kobietą, nie umiem. Dobra, celuj strzałą w tego Gina, jak będziesz miała okazję. E? Dawaj. Dobrze! What the fuck? Dobrze! Zabijamy! O to chodziło. Jesteś najlepszym Rambo. No nie! Dobrze, już. Ale ze mnie Rambo jak gówno. Takiego bolca mu walnęłaś między cycerze, prawda? A na moim lagu nie było... Uwaga, Ezio! Ezio! Ezio, oła! Nie zostawia cię. Nudna sprawa, nie? Czyżbym mógł zabić? Czy to moment mojej chwały? Muszę przygotować laser! Ej! Leci! No nie! Jezu! Tak nie kłapki, to grzyby! Jaki zabijaka, patrz! Inne gówna! Zobacz! Nie! Zobacz! Się na mnie! Ałaj, grzyb! Dobry był. Ja się nie mogę skupić, jak się śmiejesz, bo się ze mnie śmiejesz. A ja nie mogę. Bo ja... A to fajnie, on taki darmowy teleport w sumie, nie? Łożeś to zrobił! Ja coś tam dostanę. Ja przetaniesz mi nic! Dawaj, Jaysuo, dawaj! Czekajcie! Nie, no dlaczego to zrobiliście? Nie! No nie, musi tam być. O kurwa, wszystkim to napisałem! Jakie jaja! Wrog Chatterido, sorry. Czyli to Rambo, a nie Wiedźminka? Nie do końca, bo widzisz, Bobo. Nie zamaskujesz się, Wiedźminko, choćbyś się starała. Bo i tak wiedźmińska pieśń wypłynie, gdy będziesz w opałach. Ale jaka pieśń? Posłuchaj. Nie. Zabij go! Nie zabiję go! Przecież on mnie prędzej zabije niż ja go! A nie! Dawaj! Nie! W! Dawaj! Dobrze! Nie! Ty już jesteś bezpieczny. Te emocje! Cześć! Nie! A witam. Chciałem się tylko... mam tylko jedno pytanie. Tak. Czemu ty masz zatkany nos cały czas? Zawsze na filmach, wszędzie masz zatkany nos. To jest pytanie, które mi przez całe życie dręczy. Chusteczki mu trzeba wysłać. Dawno, dawno temu, w odległych czasach, pewna wspaniała kobieta urodziła Bobasa. Życie spoglądało na niego z niesmakiem, bo był on sobie wcześniakiem. Urodził się jednak, więc to już drugie osiągnięcie między nami, bo wygrał on przecież wyścig z innymi plemnikami. Ale nie o tym tutaj opowiadać, bo mniejsza już o los, przecież usłyszeć chcecie czemu zatkany nos. Bobas rósł sobie i rósł, ciesząc się życiem. Zajadał, kupczył i pierdział, żyjąc obficie. Lecz pewnego dnia złe zebrały się chmury
i przyszła Baba Jake'a sprzedająca konfitury. Mama wpuściła z uśmiechem, chcąc pomóc kobiecinie. Widocznie grosza potrzeba, by się utrzymać w mieścinie. Może konfitury nie wyglądały na zbyt dobre, ale czym byłaby ta baja, gdyby kobieta pomocy nie dostała przez się serce kraja? Więc czym prędzej, jak antylopy z Afryki, hop, siup, tralala i kupione wszystkie słoiki. Jednak gdy pieniądze mama poszła zebrać, Baba zaczęła na Bobo sobie zerkać. Bobo czuło moc złowieszczą, złą jak motor bez wachy. Czuło ją dokładnie z jej puszczą obrośniętej pachy. Nie mogło Bobo pozwolić, by złą mocą waliła starucha, dlatego z koszyka w nią pierdzi i dmucha. Chce ją odgonić, Bobo, małe dzielbe, ale ni hu hu, siedzą dalej w niej moce piekielne. Więc baba wkurzona, co się to, Bobo, w moją stronę wygina? Podnosi palec i tak to Bobo przeklina. Dopiero wtedy, kiedy wszystkie kury i koguty, dopiero wtedy, gdy im wyrosną suty, dopiero gdy w Polsce zabraknie flaszki, dopiero gdy czekoladą smakować będą fistaszki, dopiero gdy ja stara Jake'a zmienię noszone nachy, dopiero wtedy, Bobo, czuć będzie zapachy. Póki co, panowie i panie, Bobo bez węchu pozostanie. Wykrzyknęła, zastękała i wnet ta myśl się stała. Baba bez pieniędzy z domu się wymyka, a Bobo się nos permanentnie zatyka. Różne bujny krążą i baje, ale nos zatkany to jest heca, bo nawet jakbyś się przy mnie spierdział, to ten bąk by po prostu przeleciał. Dziękuję i do następnego.